Na lekcji graliśmy w taką grę w zapałki i w kostkę. No i ona, jeżeli przeczytać reguły, to wygląda w ten sposób, że na stole leży sześcienna kostka do gry i pewna liczba zapałek. No i w grze biorą udział dwaj zawodnicy, A i B. I gracz A rozpoczyna w ten sposób, że kładzie na stole kostkę wybraną stroną do góry. No i teraz gracz B musi przekręcić kostkę na jedno z tych sąsiednich pól i wziąć ze stołu tyle zapałek, ile oczek znajduje się na tym polu. No i następnie gracz A wykonuje taki sam ruch i dalej na zmianę. Wygrywa ta osoba, która weźmie ostatnią zapałkę, przy czym ze stołu można wziąć dokładnie tyle zapałek, ile oczek wskazuje kostka. No i pytanie jest o strategię wygrywającą dla gracza A, który zaczyna, jeśli na początku gry na stole leży 14 zapałek. No i żeby zobaczyć może trochę dokładniej, na czym to polega, to wyobraźmy sobie, że na stole leży jedna zapałka. No i kostki, tutaj są różne możliwości, różnych liczb oczek, którymi one skierowane są do góry w tej sytuacji, tak? No, chcę zwrócić uwagę, że naprzeciwko jedynki w kostce jest szóstka i wtedy na bocznych polach jest dwójka, trójka, czwórka i piątka. Naprzeciwko dwójki jest piątka i na bocznych polach jest jedynka, trójka, czwórka i szóstka. I naprzeciwko trójki jest czwórka. I na bocznych polach są wtedy jedynka, dwójka, piątka i szóstka. No więc, jeżeli gracz, który ma przed sobą jedną zapałkę i kostkę obróconą jedynką do góry, no nic nie może zrobić. Dlatego że wszystkie pozostałe te liczby oczek na bocznych polach 2, 3, 4 i 5 nie pozwolą mu wziąć ostatniej zapałki. No ale ruch jakiś musi wykonać, w związku z tym przewraca tą na przykład dwójką do góry tę kostkę. No i jak się zaraz okaże, jego przeciwnik, który zastanie jedną zapałkę i kostkę dwójką do góry, będzie w stanie zabrać ostatnią zapałkę. Więc ta pozycja z jedynką, z jednym oczkiem i równoważnie z sześcioma oczkami, to jest pozycja przegrywająca. Więc zaznaczymy je jako na czerwono. Natomiast jeżeli gracz zniknęły, ale już się pojawiły. Jeżeli gracz. A, tu też zniknęły, dobrze, to też muszę to zrobić. Już się pojawiła jedynka. Jeżeli gracz zastanie kostkę obróconą do góry dwoma oczkami, trzema oczkami, czterema oczkami lub pięcioma oczkami, to zawsze może ją przekręcić na boczne pole, na którym jest jedynka i wziąć jedną. Wziąć jedną z tych oczek, wziąć jedną zapałkę, przepraszam, i wtedy będziemy mieli, to jest pozycja wygrywająca. No więc ja szybciutko tutaj zaznaczę na zielono te pola. I odsłonię liczbę oczek pod spodem. No więc sytuację w przypadku, kiedy na stole leży pierwsza zapałka, jedna zapałka mamy rozwiązaną. No i gra polega na tym, żeby się przesuwać w dół aż do 14 zapałek i zobaczyć, ile jest. Co powinien zrobić gracz, który zaczyna w przypadku, jak na stole leży 14 zapałek? No ale zobaczmy może dalej, co jest, jeśli na stole leżą dwie zapałki i patrzymy oczko. Przeciwnik zostawił nam kostkę ustawioną
jednym oczkiem do góry. No nie ma problemu, przestawiamy to sobie na dwa oczka i zabieramy dwie zapałki. To samo dotyczy sytuacji, kiedy mamy szóstkę na górze. No i to samo będzie dotyczyło sytuacji, kiedy mamy na górze trójkę, tak? Albo czwórkę. No, interesujące pytanie jest, co będzie z dwójką. No, jeżeli mamy dwójkę, to musimy przewrócić kostkę, w związku z tym nie jesteśmy w stanie wziąć dwóch oczek, tak? Ale wydawałoby się, że to jest sytuacja przegrana, ale wcale nie. Dlatego, że możemy przewrócić kostkę tak, żeby do góry patrzyła jednym oczkiem, wziąć jedną zapałkę i zostawić przeciwnikowi sytuację przegraną. Prawda? Z jedną zapałką i oczkiem patrzącym do góry. W związku z tym tu akurat w tym rzędzie wszystkie sytuacje są wygrane. No i rozwiązywaliśmy to sobie. I tu ja przygotowałem rozwiązanie sytuacji z pierwszych przypadków, kiedy napotykamy jedną, dwie lub trzy zapałki. Zaraz pójdziemy sobie dalej. Jeszcze jeden szereg, jeden rząd. No i tutaj za każdym razem te liczby oznaczają, jak należy ustawić kostkę, tak? Tu na przykład mamy szóstkę do góry i trzeba ją przekręcić tak, żeby na górze była dwójka i wtedy można wziąć dwie zapałki i wygrywamy. No dobrze, patrzmy co jest tutaj. Mamy jedynkę do góry i możemy spokojnie ją przekręcić w ten sposób, żeby tu się pojawiła czwórka i wziąć cztery zapałki. Więc to jest łatwa sprawa. No, ta sama sytuacja dotyczy liczby oczek po przeciwnej stronie, to znaczy szóstki. No dobrze, co mamy tutaj? Mamy dwójkę. No, też jesteśmy w stanie wziąć czwórkę, obrócić kostkę tak, żeby była czwórka. W związku z tym dwójka i piątka, ta sama sytuacja. Wygrane pozycje. Wystarczy obrócić kostkę czwórką do góry. No, pytanie, czy możemy coś zrobić, jeżeli mamy trójkę do góry. No bo jeżeli mamy trójkę i do góry, to po przeciwnej stronie jest czwórka i możemy obrócić tę kostkę tylko jedynką i dwójką. No, piątką nie bardzo, dlatego że jakbyśmy postawili piątkę, to nie moglibyśmy wziąć zapałki. Zresztą, no zobaczmy, jeżeli byśmy ustawili kostkę jedynką do góry, no to zabralibyśmy jedną zapałkę i przeciwnik wylądowałby tutaj na wygranej pozycji. Gdybyśmy ustawili kostkę dwójką do góry, no to wzięlibyśmy dwie zapałki, 4 minus 2 to jest 2, i zostawilibyśmy przeciwnikowi kostkę dwójką do góry, na tym polu znowu wygrywająca pozycja. Gdybyśmy ustawili piątką, można ustawić piątką, to nic nie możemy zrobić, nie możemy wziąć zapałek, bo na stole nie ma pięciu zapałek, no ale wtedy zostawiamy przeciwnikowi tą sytuację, tak? Mamy czwórkę, cztery zapałki, i kostka do góry piątką, i to jest wygrywająca pozycja. No i tak samo jest z szóstką, tak? Po prostu pozostawilibyśmy przeciwnikowi sytuację taką, w której
ma na stole cztery zapałki i szóstką do góry. W związku z tym te dwa pola są przegrywające. Nie ma tu dobrego ruchu. Dobra, no to patrzymy dalej. Co można zrobić tutaj? Mamy jedynkę. No, bez trudu można ustawić na piątkę. I zabrać pięć zapałek. Podobnie tutaj. I piątkę, także to jest zdecydowanie pozycja wygrywająca. No, gdzie jeszcze jest piątka? Piątka jest w trójce i czwórce, więc jeżeli jesteśmy tu albo tu, to też jesteśmy w stanie przekręcić kostkę na piątkę do góry i pobrać sobie pięć zapałek i wygrać. No, sytuacja robi się bardziej skomplikowana, jeżeli mamy dwójkę do góry i pięć zapałek, no bo jeżeli mamy dwójkę do góry, to możemy zabrać jedną, trzy, cztery lub sześć zapałek. No, gdybyśmy wzięli jedną, to byśmy wylądowali tutaj i kostka byłaby z jedynką do góry. To pole jest zielone. To źle, bo przeciwnik jest na wygrywającej pozycji. Gdybyśmy wzięli, przestawili na dwójkę, to 5 minus 2 jest 3 i dwójka tutaj, znowu pole jest zielone, źle, jesteśmy na pozycji, przeciwnik jest na pozycji wygrywającej. Gdybyśmy wzięli czwórkę, no to 5 minus 4 to jest 1 i jesteśmy tutaj, no i przeciwnik znowu jest na wygrywającej pozycji. A gdybyśmy wzięli szóstkę, no to ruszyć się nie możemy, tak, ale przeciwnik, znaczy wziąć zapałek nie możemy, ale przeciwnik zostaje 5 zapałek z szóstką do góry, tak, więc jest na tej pozycji i też wygrywa. W związku z tym te pozycje, dwójka i piątka, to są pozycje przegrywające. No i tak dalej, aż do 14. Jest jeszcze trochę, żeby się namęczyć. Zachęcam do tego, żeby każdy, dostaliście te kartki i żeby każdy sobie mógł w domu to zadanie rozwiązać do końca.